Mamy trzy zadania. Jeszcze tak, już chcesz. Już. Brawo. Super. My kropeczki. Zobacz. Zadanie polega na tym, żeby dziecko miało trzy czynności do wykonania od lewej do prawej. Takie czynności, które już dobrze zna i które będą wymagały zero cieniowania albo minimalne cieniowanie, żeby troszeczkę pomóc. I za każdą skończoną czynnością pakujemy rzeczy do miseczki i odkładamy na miejsce. I to, co można zrobić w ostatniej miseczce, no to na samym spodzie przy ostatniej czynności dobrze, żeby dziecko znalazło sobie coś, co lubi, jakiś słodycz, cukiereczek, tak, żeby to było motywujące i żeby następnym razem z większą ochotą wracało do takiej zabawy. No to zaczynamy. Skali, jesteś gotowa? Chodź, mam dla ciebie trzy zadania. Chodź. Chodź, Skalet, mam dla ciebie. Chodź, małe maleństwo. Chodź. Chodź, Skalet. Chodź, siadaj sobie. Tak, zainteresowałaś się, ale od lewej do prawej, dobra? Od lewej do prawej. Mamy trzy zadania. Mamy trzy zadania. Jeszcze tak, już chcesz, już widzę, że chcesz, bo zauważyłaś te pomponiki, którymi się ostatnio nie bawiłaś. Może ze 2 tygodnie temu, wiem, ale zaczynamy od lewej. Dobra. Scarlett, zobacz, jakie mamy tutaj zadanie. Widziałaś? Patrz. Mamy czerwone i mamy żółte. I proszę, przyporządkuj. Zobacz. Zaczynam ja? Żółty do żółtej miseczki. Czerwony do czerwonej. Tak. Pięknie. Pięknie to robisz. Tak. No, brawo. Świetnie. Świetnie ci idzie. No, zamkniętymi oczami potrafisz, prawda? Brawo. Super. Świetnie. Świetnie. Brawo. No, żółte wszystkie ładnie wybierasz, tak? A czerwone teraz, gdzie pójdą? Reszta czerwonych? Tutaj chyba, tak? Pięknie, no. Świetnie. No to teraz zobacz, odkładamy tutaj. Wszystkie idą, patrz, oto, bierz miseczkę, o tak, patrz, bierz miseczkę i odkładamy ją o tutaj, na dół, tutaj, o patrz, o taką. Tam ją odkładamy, dobra? Teraz, to jest troszeczkę trudniejsze, nie wiem, więc ja ci to pomogę. To zadanie jest, które wymaga troszeczkę więcej od nas, nie? Zobacz. Pamiętasz, na czym to polega? Patrz, robimy tak. Trzymaj. No. I od lewej do prawej, tak? Zobacz, tak o. Łączymy kropeczki. Zobacz. Brawo. Jeszcze jedna. Brawo, córuś. Ślicznie. Czekaj, teraz to zrobię tak. Teraz ta. Ślicznie, maleństwo. Jeszcze tak. Czekaj, bo nie dokończyliśmy. Brawo, ciuruś. I teraz tak. Przytrzymam. Brawo! Udało się!
Ślicznie. Zatykamy. Zatykasz? Zatykaj. Zatykaj. Zatykaj, bo już koniec zadania tego. No, zatykamy tego. Tak. Odkładamy. Odkładamy na miejsce. Ładnie to zrobiłaś. No czekaj, ale na razie musimy to odłożyć jeszcze miseczkę. Ja wiem, że lubisz to trzecie. Bierz jedną rączką, drugą rączką i odkładamy tam. Zobacz, tam na dole odkładamy, no. O, tak jak w przedszkolu, nie? No to teraz mamy ostatnie zadanie. Czekaj, Skarlet, ja ci pokażę jak, dobrze? Zobacz, popatrz. Mamy tutaj te kuleczki. Okej? Brawo, nie. Nie tak, zobacz, patrz, o tako, patrz. Zobacz, Skarli. O tutaj. Patrz. Zobacz. Brawo! I tutaj. Zobacz. Skarli. No. Ślicznie. Ślicznie to zrobiłaś. Ładnie, zobacz. Bam. 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 Co to jest? Co to jest? Rozpakować ci? No, rozpakujemy. Rozpakujemy. No. Rozpakujemy i damy Skarlet. Irys. Jaki smaczny. Jaki smaczny irysek z makiem. Smakowało? Widzisz, jak ładnie nie pracujesz? I zobacz, co w nagrodę dostałaś. Zobacz, co w nagrodę znalazłaś sama. Super. Kończymy zadanie. Zobacz. Bam. Uciekł jeden, tak? O, Skarlet, chyba tatuś nie za bardzo dobrze wybrał tego irysa, co? Nie smakuje ci ten irys? A może kakaowy ci bardziej będzie smakować? Ostatnim razem kakaowego zjadłeś. Chrupisz go, co? No, irysy najlepsze. Cukierki. No ale Skarlet, musimy zadanie skończyć, wiesz? Jeszcze jeden masz? Dobry. Smakowało ci? No, siadaj jeszcze troszeczkę. To co, Skarlet, skończymy zadanie? Nie. Skończymy zadanie, zobacz. Skarlet. Bam. Robię czekoladkę. Cukiereczka. Zobacz, kończymy zadanie. Kończymy? Dobra, dodaj, patrz. Gdzie taki? Tutaj. Bam, zrób bam. Bam. O tutaj. Kończymy. Gdzie taki? Zobacz. Bam. Tak. Wszystkie tutaj. Zobacz. Bam.
Tak, ładnie. Zobacz, do dołu. Przyciskamy. Zjadłeś cukiereczki i teraz troszeczkę już się trudniej pracuje, prawda? Ale dawaj te ostatnie tutaj. Gdzie one idą? Gdzie taki? Dawaj. O, tak. Brawo! Mocno. Zobacz. Patrz. No, poszło. Zobacz, skalet. Tak. I odkładamy. Bierz. Odkładamy na miejsce. Odkładamy to. Skalet. Odkładamy to. Na miejsce. Bierz miseczkę. Bierz miseczkę. Drugą rączką też. No. Dawaj, drugą rączką. O tak. I odkładaj tam. O tam odkładaj, dobrze? Oj, wysypały się. Ale odłożone są. Brawo! Udało ci się. Jakby mówimy do dziecka. Okay. I jak mu pomagamy, to po prostu poprzez takie cieniowanie. Także zobaczymy. Czyli uczenie dziecka samodzielnego wykonywania zabawy? O to chodzi? Zabawy i w późniejszych jakby etapach to też się jak najbardziej przydaje. Później to uczestniczy w sobie jakby w segregatorze, no różnie to. Na początku wiadomo, że to jest całkowicie cieniowanie, a później... Zabawki mogą być różne. Chodzi o to, żeby był jakiś schemat, tak? Które ona jakby opanowała już. Na tym jakieś. Ty to potrafiłaś tworzyć tego markera. Świetnie. Skala, za każdym razem coraz lepiej ci wychodzi, nie to. Naprawdę, no. Fajne, fajna zabawa. To jest motywator dla niej, super, ona zawsze. Tak, na zawsze. I robi psoty później, do buzi chce i tak dalej. Został nam jeszcze. Kurczę, Scarlett, tak jakbyś już robiła to wiele razy. Może robiła, nie wiem. Piękne, tak przez jego czego się nauczyła już, no. No właśnie, dlatego warto, żeby te zadania były jak najprostsze, żeby jakby, no ja teraz dużo, dużo jej ucieniuję. Natomiast no w przyszłości, no to fajnie, żeby jak najbardziej to było samodzielne. Świetnie, Curoś. Oj. Na raz chyba. Czerwony tylko nie będzie pasował. No, zielone pasują. Tak. Świetnie. Brawo. No, ale tak. Ty lubisz takie kurki. Okej, to już chyba będzie. Koniec.